Musimy przyznać, że podobieństwa Pana Jezusa są wymagające. Pokiwajcie głową, zgadzacie się z tym czy nie. Jest ich ponad 40 w Biblii i trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy już wszystko na ich temat wiemy. Wydawałoby się, że przez 2000 lat wszystko zostało odkryte, ale czy nie jesteście czasami zaskoczeni, kiedy czytacie podobieństwa Pana Jezusa? Czy nie jest tak, że ciągle nas czymś zaskakują? 2 tygodnie temu brat Michał przedstawił nam wykładnię podobieństwa o 10 pannach. Była to bardzo solidna, osadzona w kontekście wykładnia, klasyczna wykładnia tego podobieństwa. Wysłuchałem z przyjemnością to kazanie. I dzisiaj wrócę do podobieństwa o 10 pannach. Ale przedstawię je z zupełnie innego wzgórza. Nieco inną perspektywę przyjmę dla omówienia tego podobieństwa. Jaki jest cel? Dlaczego to robię? Jaki jest cel? Żeby nam pokazać wielowymiarowość nauczania Pana Jezusa. Jak wiele wymiarów jest w Jego podobieństwach, w Jego nauczaniu. Druga rzecz, chciałbym szczególny akcent postawić na mądre panny. Na mądre panny. To podobieństwo jest tak skonstruowane, że na pierwszy plan wychodzą głupie panny jako ostrzeżenie. Stają się dla nas pewną przestrogą, pewnym ostrzeżeniem. Ale w tym podobieństwie także są mądre panny. Ale my przecież nie chcemy być głupimi pannami, tylko chcemy być pannami mądrymi. Możecie pokiwać głową, że tak jest, chcecie być mądrymi pannami. Więc spróbujemy spojrzeć na mądre panny. Więc słuchajcie, przeczytajmy to podobieństwo, a później przejdziemy. Powiem tak, usiądźcie wygodnie. Pasów nie ma, co prawda, ale jak ktoś ma, to może zapiąć. I zacznijmy analizę tego podobieństwa. 25 rozdział Ewangelii Mateusza. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtedy o północy powstał krzyk, oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych, użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre, o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam, idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostały panny, mówiąc, panie, panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł, zaprawdę, powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Kontekst poprzedzający jest dosyć jasny. Pan Jezus mówi o tym, że zbliża się koniec. Wyjaśnia, mówi o końcach. Natomiast ważne jest też, aby patrząc na tą przypowieść, popatrzeć na kontekst następujący po tym podobieństwie. I kontekstem po podobieństwie jest kontekst o talentach, czyli rozliczanie, a później kontekst o sądzie, a więc sąd. Więc to podobieństwo poprzedza sąd. Potem będzie sąd. Pan Jezus mówi o czasach ostatecznych, później jest podobieństwo 10 pannach i to podobieństwo, ta parabola poprzedza czas rozliczania, czas sądu. Zazwyczaj patrzymy na 10 panien jako na obraz Kościoła. Tak? Tak? Zgadza się tak? Ale czy na pewno te 10 panien jest obrazem Kościoła? Można
A może inaczej, czy wszystkie panny są obrazem Kościoła? Mamy 10. 5 jest nazwane moros, czyli głupie. 5 jest nazwane roztropne, mądre. Co Pan Jezus powiedział o 5 pannach? Nie znam was. Nie znam was. A więc, czy te głupie panny są obrazem Kościoła? Nie znam was. Nigdy was nie poznałem tak naprawdę. Nigdy was nie widziałem. Nie wiem, kim jesteście. A więc pierwsza rzecz, która jest dosyć intrygująca w tym podobieństwie, mianowicie to, że zazwyczaj spoglądamy na te 10 panien jako na ilustrację Kościoła, a okazuje się, że o 5 z nich Pan Jezus mówi: nie znam was, a więc chyba mamy prawo powiedzieć, że te 5 panien to nie jest prawdziwy Kościół? Że to nie jest prawdziwa oblubienica Chrystusa? Nie znam was. A więc być może należy spojrzeć w ten sposób, że w tym podobieństwie występuje Kościół i pseudo-Kościół. Że występuje 5 panien, które są obrazem Kościoła i 5 panien, które są obrazem pseudo-Kościoła. Znają doktrynę, bo wyszły, aby czekać. Znają doktrynę, bo czekają. Więc moje pytanie jest, a czy znają Chrystusa? Czy znają tego, który ma powrócić? Pan Jezus powiedział do nich: ja was nie znam. Co wyście za jedne? Skąd tutaj wzięłyście się? A więc pierwsza rzecz, która jest bardzo intrygująca w tym podobieństwie, to, że część osób, część tych dziewic, panien, które wyszły oczekiwać Chrystusa, znały doktrynę. Znały prawdę o powrocie Chrystusa. Śmiem, mam odwagę wyciągnąć wniosek, że nie znały osoby. Nie znały tego, który miał przyjść. Czy są obrazem Kościoła? A może są obrazem pseudo-Kościoła, że są obrazem osób, które znają doktrynę, są wychowane w sposób chrześcijański, ale nie mają osobistej znajomości i osobistego poznania osoby Pana Jezusa. Myślę, że należałoby nawiązać do historii Izraela, który jest dla nas bardzo poważnym ostrzeżeniem i potężnym ostrzeżeniem, mianowicie Izrael czekał na kogo? Na Mesjasza. Czasy rzymskie były idealnym czasem, żeby nadszedł Mesjasz. Wszystko się zgadzało. Była świątynia, był wróg, nie było państwa. Można powiedzieć z punktu teologicznego, były wszystkie warunki spełnione, aby w Izraelu pojawił się Mesjasz. Było wiele modlitw zanoszonych w tym czasie z narodu żydowskiego o nadejście Mesjasza. Ale kiedy Jezus z Nazaretu pojawia się i ogłasza: Duch Pański nade mną, Bóg namaścił mnie, to co mu powiedzieli? Ty nie jesteś Mesjaszem. Innego oczekiwać będziemy. Nie spełniasz naszych wyobrażeń. A więc historia Izraela jest dla nas potężnym ostrzeżeniem, że można mieć dobrą doktrynę, można mieć prawidłową doktrynę, można znać doktrynę, ale można nie znać osoby. I myślę, że jest to bardzo mocne przesłanie dzisiaj do Kościoła z tego podobieństwa 10 pannach, że można mieć dobrze poukładane prawdy wiary, można nawet osobiście oczekiwać na nadejście, na przyjście Chrystusa, ale można Chrystusa nie znać. Myślę, że to jest jedno z głównych, bardzo mocnych przesłań tego podobieństwa. Drugie, trudna rzecz, która się pojawia w tym podobieństwie o 10 pannach, mianowicie dowiadujemy się, że one wszystkie zasnęły. Więc powstaje takie pytanie,
Czy naprawdę Kościół przed przyjściem Chrystusa będzie spał? Co myślicie? Bo one zasnęły wszystkie, mądre i głupie. To, że głupie zasnęły, to się nie dziwimy, ale że mądre zasnęły. Jak myślicie, co myślicie o tej tezie, że przed przyjściem Chrystusa Kościół będzie śpiący? Podoba wam się ona? Brzmi bardzo źle. Od razu mówię, brzmi fatalnie. Brzmi koszmarnie. A więc czy mamy odwagę inaczej spojrzeć na ten sen? Czy da się udowodnić, biblijnie udowodnić, że Kościół przed powtórnym przyjściem, przed parusją będzie spał? Kiedy czytamy pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, wersety od 1 do 9, apostoł Paweł pisze takie słowa: a o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać, sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. I dalej apostoł Paweł mówi takie słowa: wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Dalej mówi: wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Dalej daje ostrzeżenie: przeto nie śpimy jak inni, lecz czuwajmy, bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią w nocy, śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdzięczy pancerz wiary, miłości oraz przyłbice nadziei zbawienia, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł wyciąga taki wniosek, że parusja będzie totalnym zaskoczeniem dla świata. Dla świata. Ponieważ świat jest w ciemności. Ponieważ świat jest w ciemności i nie ma Bożego światła i nie ma Bożego objawienia. Natomiast apostoł Paweł w wersecie 4 mówi: bracia, wy nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień zaskoczył. Naszym powołaniem nie jest życie w ciemności, abyśmy byli zaskoczeni tym, co Bóg czyni. Naszym powołaniem jest życie w światłości, chodzenie w świetle, w dniu, inaczej w ciągu dnia. Dalej werset 5: wy wszyscy synami światła jesteście i synami dnia. Apostoł Paweł pokazuje, że paruzja będzie kompletnym zaskoczeniem dla tego świata. Gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy na nich przyjdzie nagła zagłada. Ale wy, jest kontrast, ale wy, my to coś innego, powołanie to coś innego, Kościół to coś innego. Bardzo mi się nie podoba koncepcja śpiącego Kościoła przed paruzją. Oczywiście są też inne koncepty, które mówią, że Kościół przed powtórnym przyjściem będzie przebudzony. To będzie Kościół działający, to będzie Kościół pełen mocy, to będzie Kościół pełen ducha. To będzie Kościół głoszący Chrystusa, bo Ewangelia o Panu Jezusie Chrystusie będzie głoszona aż do ostatniego momentu i wtedy nadejdzie koniec. Więc jak Ewangelię może głosić Kościół, który śpi? Będzie głoszona ta Ewangelia na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Nie da się obronić konceptu śpiącego Kościoła przed paruzją, przed przyjściem Chrystusa. A więc jak można spojrzeć na śpiące panny? Czy macie jakiś pomysł? Czy można w jakiś inny sposób spojrzeć na koncepcję śpiących panien? Kiedy popatrzymy na teksty Pisma Świętego, to dowiadujemy się, że słowo sen, czy synonim słowa sen, jest często używany na śmierć. Na śmierć. Bardzo często, kiedy Biblia mówi o śnie, ma na myśli śmierć. Jest to greckie słowo, które jest utożsamiane ze śmiercią. Zresztą, gdybyśmy przeszli do pierwszego listu do Koryntian, do Tesaloniczan, który już czytaliśmy, w wersecie 4,
czytamy, a nie chcemy, bracia, abyście byli, to jest werset od 13, nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli. Abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei, albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówię na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Co chwileczkę w liście do Tesaloniczan apostoł Paweł, kiedy mówi o przyjściu Chrystusa, mówi, że są ludzie, którzy zasnęli, są ludzie, którzy śpią. A więc może to zaśnięcie tych panien oznacza to, że one czekały, czekały, ale za swojego życia się nie doczekały i zasnęły, umarły. Moim takim ilustracją jest mój dziadek, wierzący człowiek, którego nieraz widziałem nad tekstem Pisma Świętego. Widziałem, jak bardzo pobożnym był człowiekiem i jak bardzo był przywiązany do Boga, do Biblii. I mój dziadek powtarzał, że on dożyje paruzji. Że on nie umrze. Że on doczeka przyjścia Pana Jezusa. Ale przyszedł taki moment, kiedy mój dziadek zasnął, a paruzji nie było. Wielu z nas chciałoby dożyć paruzji, doczekać tego momentu, kiedy Pan Jezus powróci, a może się okazać, że się nie doczekamy i co zrobimy? I zaśniemy. W tym przypadku, w tym podobieństwie dopuszczalne jest spojrzenie takie, że ten sen, a więc te 10 panien czekało na Chrystusa, dowiadujemy się, że to czekanie się przedłużało w tym podobieństwie i one co zrobiły? Zasnęły, one po prostu odeszły, one umarły. Śpią. Śpią snem, ale już innym, nie takim, że się raniutko obudzą. I teraz to się dzieje dalej. Mianowicie nastaje paruzja. O północy podnosi się krzyk, że co? Że Chrystus powraca. A więc w połowie tego podobieństwa, w połowie tej paraboli mamy paruzję. Mamy powtórne przyjście Chrystusa. I dowiadujemy się w wersecie 7, że kiedy następuje paruzja, one się ocknęły. Takie jest przynajmniej nasze tłumaczenie. Werset 7, wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Ocknęły się. Ale kiedy popatrzymy do tekstu greckiego, tam występuje słowo egeiro. Tłumacze poszli w kierunku, że one spały, więc się ocknęły, obudziły się. Ale greckie słowo egeiro jest słowem, które może oznaczać obudzić się, ale jest to jedno z głównych słów używane na zmartwychwstanie. Słowem egeiro jest opisywany moment, kiedy Pan Jezus został wzbudzony z martwych. To słowo opisuje w Ewangeliach zmartwychwstanie Chrystusa. A więc to ocknięcie się tych panien równie dobrze można odczytać, odebrać jako zmartwychwstanie. One umarły. Nie doczekały się na przyjście Pana. I przychodzi moment, kiedy następuje paruzja i w momencie paruzji następuje zmartwychwstanie. Czy to się zgadza to logicznie? 1 Tesaloniczan 4,16. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Paruzja i zmartwychwstanie są blisko siebie, są tożsame. Więc jeżeli spojrzymy na to, że panny nie doczekały się na przyjście Chrystusa powtórnej i umarły, to w momencie paruzji, w momencie ponownego przyjścia Chrystusa następuje zmartwychwstanie. I dowiadujemy się, że gdy nastąpiło zmartwychwstanie, 5 z nich zostało zabranych gdzie? Na wesele. 5 z nich poszło na wesele. A więc, czy to się zgadza biblijnie, teologicznie? Przychodzi Chrystus, następuje zmartwychwstanie i Kościół zostaje zabrany na wesele. Mówi nam o tym Księga Objawienia, 19 rozdział, werset 7-9. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka
I obrońca jego przygotowała się i dano jej przyobleć się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych i rzecze im, napisz błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka i rzekł do mnie, to są prawdziwe Boże słowa. Oblubienica Chrystusa, Kościół, mądre panny w momencie zmartwychwstania zostają zaproszone na ucztę weselną. Ale po drodze wcześniej mamy pewien ciekawy dialog pomiędzy tymi pannami, ponieważ dowiadujemy się, że te pozostałe pięć panien, gdy się zorientowały, że coś jest nie tak, chcą co zrobić? Pożyczyć oliwy. No i teraz z punktu chrześcijańskiego, jak się wam wydaje, że my nie chcemy pożyczyć, jeżeli ktoś nas prosi? Brzmi dobrze czy brzmi źle? Panny głupie mówią do mądrych, no użyczcie, pożyczcie nam. Oczywiście można na to spojrzeć, to jest uprawnione spojrzenie, że są rzeczy, których pożyczyć się nie da, chociaż oliwy pożyczyć się da, ale są rzeczy, których pożyczyć się nie ma. I w sensie duchowym z pewnością tak jest, że są rzeczy, których się pożyczyć nie da. Ale odpowiedź tych mądrych jest ciekawa, bo mówią, idźcie sobie na targ kupić. Ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że która jest godzina? Jest północ. W środku nocy powstał krzyk. Na agorze o północy nie było nikogo. Nie można iść na targ o północy i kupić sobie oliwę. Ta odpowiedź byłaby trochę ironiczna. Ta podpowiedź była trochę ironiczna. Idźcie sobie na targ i kupcie sobie oliwy, kiedy wiadomo, że o tej porze na targu nikt nie sprzedaje oliwy. A może spróbujmy nieco inaczej spojrzeć na tą sytuację. Mianowicie, kiedy ocknęły się jedne i drugie, a więc według tego, co ja próbuję powiedzieć, zmartwychwstały jedne i drugie, te dwie sytuacje, kiedy nikt im nie chce już nic pożyczyć, kiedy już nikt im nie może pomóc, nikt im nie chce pomóc i nikt im nie może pomóc, i druga sytuacja, kiedy same sobie nie mogą pomóc, bo nie mogą sobie kupić oliwy, jest znakiem tego, że po śmierci już nie można nic zmienić. Kiedy zaśniesz, to obudzisz się w tym stanie, w którym zasnąłeś. Kiedy umrzesz, obudzisz się w tym stanie, w którym umarłeś. Po śmierci już nic nie można zmienić. Nikt ci nie pomoże, nikt ci nie pożyczy oliwy, nikt ci już nic nie da. Po śmierci sam sobie też nie pomożesz. Nie kupisz sobie oliwy, niczego już nie możesz w swoim stanie zmienić. Nawet kiedy one podeszły później do tej izby, gdzie odbywało się wesele, usłyszały, nie znam was. No nieważne, co one miały, z czym przyszły, jest za późno, nie znam was. A więc przypowieści Pana Jezusa, parabole Pana Jezusa mają bardzo wiele wymiarów. Możemy i powinniśmy trzymać się takiego bardzo prostej wykładni. I ona jest dobra, uzasadniona, solidna. Możemy też pozwolić Duchowi Świętemu, aby pracował w nas głębiej, dalej i pokazywał nam pewne rzeczy, które może nie są takie wprost, nie są takie oczywiste, ale trzymają się ogólnie rozumianej chrześcijańskiej doktryny. Mieszczą się w ramach ogólnie rozumianej doktryny chrześcijańskiej. Podsumowując, chcę powiedzieć bardzo ważną rzecz, że moim zdaniem tylko pięć panien jest obrazem Kościoła. Tylko pięć panien w tym podobieństwie, w tej paraboli symbolizuje Kościół. Pozostałe pięć symbolizuje ludzi, którzy mają doktrynę, mają prawdy wiary. Może nawet tą doktrynę starają się w jakiś sposób w życiu realizować, ale czegoś fundamentalnego jest im brak. Porozmawiajmy o mądrych pannach. Przejdźmy teraz do mądrych panien. Czym się charakteryzują mądre panny? Potraficie powtórzyć, czym się charakteryzują mądre panny?
Pierwszą rzecz, jaką chcę zauważyć, to, że mądre panny są znane Jezusowi. Tak czy nie? Mądre panny są znane Jezusowi. Wyciągam wniosek, że mądre panny znają Jezusa, a Jezus zna je. Owce mojego głosu znają, a ja znam je po imieniu. Mądre mój głos znają, mądre mnie znają. Jak być mądrą panną? A to jest żywot wieczny. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Życie wieczne przychodzi nie poprzez poznanie doktryn i prawdy wiary, chociaż one mają znaczenie. Życie wieczne przychodzi przez poznanie osoby, przez poznanie Chrystusa. Więc ktoś zapyta, jak to się stać może? Jak to się stać może? Często jesteśmy wychowywani w środowisku chrześcijańskim, jesteśmy nauczeni biblijnych prawd, jesteśmy uczeni biblijnych doktryn, staramy się żyć według tych doktryn i ktoś może powiedzieć, czy to za mało? Czy to już nie jest wiele? Kiedy przyglądam się mojemu nawróceniu, a ono się mocno wyryło w mojej pamięci, zauważyłem w moim nawróceniu takie dwa elementy. Chcę też zwrócić waszą uwagę, żebyście posłuchali teraz. Zauważyłem w moim nawróceniu element pierwszy to decyzja. Pamiętacie taki moment, taki element jak decyzja? Czy decyzja jest ważna, czy nie? Decyzja, tak? Ale powiedzcie mi, czy decyzja to jest wszystko? Często mówimy, podejmij decyzję. To jest dobra zachęta, decyzja. Decyzja jest dobra, ale jest druga składowa, która myślę, że jest nie mniej ważna, mianowicie doświadczenie. Decyzja i przeżycie. Decyzja i doświadczenie, które daje Duch Święty. Kiedy ty podejmujesz decyzję, Duch Święty daje doświadczenie. Jakie to jest doświadczenie? To jest doświadczenie przebaczenia grzechów i pojednania z Ojcem. Decyzja przebaczenia grzechów, czyli Bóg ci przebacza grzechy, masz przeżycie przebaczenia grzechów i masz przeżycie pojednania z Ojcem. Podejmujesz decyzję na bazie tego, że Duch Święty do ciebie przemawia, że słyszysz Ewangelię, że słyszysz prawdy wiary. Na bazie tego podejmujesz decyzję, tak chcę. Tak chcę, Panie, tak chcę podążać. Ale kolejną składową, ważną rzeczą w tej decyzji jest to, aby było twoje doświadczenie, że Bóg przebaczył twoje grzechy. Ona jest integralną częścią tworzącą to, że stajemy się częścią Kościoła, oblubienicy, częścią mądrych panien, ponieważ nie tylko podjęliśmy decyzję, nie tylko poznaliśmy doktryny, nie tylko opowiedzieliśmy się za doktrynami, ale także mamy osobiste przeżycie z Chrystusem, a ono zaczyna się od przeżycia przebaczenia grzechów. Mamy wiele przeżyć z Chrystusem. Jako dzieci możemy mieć przeżycia z Chrystusem. To są piękne wszystko rzeczy, ale musi przyjść punkt kulminacyjny, to jedyne przeżycie, mianowicie przebaczenie. I nawet chociażbyś prowadził bardzo dobre, grzeczne, pobożne życie, to i tak Bóg ma co ci przebaczyć. I tak Bóg ma ci to przebaczyć. W oparciu o dzieło krzyża. To jest kluczowe, to jest fundamentalne. Więc idąc za przykładem mądrych panien, chcę cię zapytać, znasz Jezusa? Rozpoznasz Go w tłumie? Rozpoznasz Go w synagodze? Gdy będzie przechodził, spojrzysz, powiesz, tak, to jest ta postać, to jest ta osoba, znam go, on zna mnie. To jest fundamentalne w życiu ludzi wierzących. I ja wierzę w to, że Jezusa można znać. Ja w to wierzę. Oczywiście trudno powiedzieć, że wszystko wiemy o Jezusie, bo to jest niemożliwe. Ale można go znać.
Czyli jeżeli usłyszysz z Jego ust Twoje imię, to powiesz: Pan mój, to mój Pan. Mądre panny znały Jezusa, a Jezus znał te panny. Druga rzecz, jaką zauważamy u mądrych panien, mianowicie zauważam, że one nie wybrały programu minimum. Wiecie, jaki to jest program minimum? Tak, dobrze, może pominę to mówienie, bo miałem mówić o mądrych pannach, nie o głupich. Mądre panny żyły zgodnie z Jana 10:10. Złodziej przychodzi po to, aby kraj zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i to życie w obfitości. Widzicie zapas u nich? Zapas oliwy. One nie tylko miały tak ciut-ciut, tylko one miały zapas. One żyły zgodnie z Ewangelią Jana, aby miały życie i to życie w obfitości. Więc życie dobrze zaopatrzone, życie dobrze wyposażone. Kiedy patrzymy na Pismo Święte, to czy Pismo Święte tak nam mówi, że mamy żyć tylko tak ciut-ciut? Tak, żeby było tylko na kolację. A na śniadanie to już się nie martwimy. Mówimy o rzeczach duchowych, nie mówimy o rzeczach materialnych, o rzeczach duchowych. Pismo Święte nam mówi tak, Kolosan 3,16. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was, jak? Obficie, bogato. Zapas, obficie, bogato. Bo dzięki temu jesteśmy wyposażeni, zaopatrzeni, dzięki temu mamy zapas. We wszelkiej mądrości, nauczając i napominając jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Będziemy wdzięcznie śpiewać Bogu w naszych sercach, kiedy będziemy mieli obfitość. Kiedy się będzie z nas co robić? Przelewać. Przelewać. Nie żal, nie gorycz, nie smutek, nie ból, którego w życiu nam nie brakuje. Ale jeżeli na to wszystko będziesz miał obfitość słowa, to i druga część tego wersetu będzie się spełniać w naszym życiu. To się będzie w nas przelewać. Jeżeli chodzi o słowo obfitość, jeżeli chodzi o Ducha Świętego, tak ciut-ciut czy obfitość, do czego nas zachęca Pismo Święte? Tytus 3, 5-6, list do Tytusa, rozdział 3, 5-6 mówi tak, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odnowienia oraz przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas jak? Obficie, tam jest słowo bogato, przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, a w innym miejscu list do Efezjan mówi o tym, że bądźcie jacy przepełnieni, przepełnieni Duchem. I znów, kiedy mówimy o Bożych błogosławieństwach, kiedy mówimy o Bożych darach, kiedy mówimy o Bożym wyposażeniu, to Pismo Święte nam nie przedstawia takiego programu minimum. Nie przedstawia nam programu minimum, że my mamy żyć tak, wiecie, tylko wiecie, dzisiaj bardziej mówi nam, żebyśmy tak żyli w sprawach doczesnych. Jeszcze raz to powtórzę, bo takie macie miny troszkę smutne. Bardziej nam mówi, że w sprawach doczesnych. Tutaj program minimum jest bardziej wskazany, natomiast w sprawach duchowych jest wskazana obfitość. Zapas, obfitość. Możemy dalej szukać w Piśmie Świętym, 1 Tesaloniczan 3,12. Was zaś Pan napełni, was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich, miłością, jaką my dla was żywimy. Miłość też w obfitości. Obfitość. I tak możemy dalej przeglądać Nowy Testament i zauważymy, że rzeczy duchowe, które Bóg nam daje, to są rzeczy, które możemy i powinniśmy mieć w obfitości. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Jezusie Chrystusie, czym? Wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Mądre panny są ilustracją, obrazem, przedstawiają Kościół zaopatrzony, Kościół obfitujący, Kościół pełen rzeczy duchowych,
Kościół obfitujący, gdzie serce człowieka jest wypełnione Słowem, gdzie Duch Święty obficie nas wypełnia, jesteśmy przepełnieni Duchem Świętym, gdzie miłości mamy w obfitości, a wszystko z nas się przepełnia, przelewa z nas, za tym idzie dobre życie, za tym idą dobre czyny, za tym idzie całe postępowanie. Można powiedzieć tak, stół, który zastawia Bóg przed nami, to jest stół jaki? Obfitości. To jest stół obfitości. Wielką tragedią jest to, że chrześcijaństwo zrobiło, przeniosło tą obfitość na rzeczy tego świata. Często przenosi na rzeczy tego świata i mówi, że ta obfitość to ma dotyczyć, przynajmniej niektóre kierunki powiedziały rzeczy tego świata, ale kiedy Pan Jezus mówił o życiu w obfitości, to mówił o życiu wyposażonym w duchowe błogosławieństwa nieba. Aby one w naszym życiu były bardzo mocno widoczne w naszym życiu. A więc mądry Kościół, mądre panny, to Kościół wyposażony, to Kościół zaopatrzony, to Kościół obfitujący, to Kościół opływający. Często śpiewamy pieśni, chcemy więcej Ciebie, Panie Jezu. Chcemy więcej Ducha Świętego, chcemy więcej. To chciejmy więcej. Chciejmy naprawdę więcej. Bo w ten sposób stajemy się tymi pannami, czy dołączamy do tych panien, które symbolizują nam Kościół zaopatrzony. I w końcu mądre panny nie odkładają rzeczy ważnych na później. Nie wiem, czy zauważacie to w tym. Te panny, które były moros, to one, wiecie, tak nie za bardzo do końca przejęły się tym wszystkim. Często mówimy o rzeczach ważnych, one gdzieś do nas docierają, podejmujemy decyzje tutaj, kiedy słuchacie tych rzeczy ważnych, ale później zderzamy się z prozą życia i okazuje się, że jakoś nam ciężko to w życie co zrobić, wprowadzić, brakuje nam siły, motywacji, brakuje nam przestrzeni i tak dalej, i tak dalej. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 5 rozdziale, 15-16 werset mówi, baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. I dalej jest powiedziane co? Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Mądre panny zajmują się nie tylko sprawami doczesnego życia. To jest mowa o priorytetach w życiu. Priorytety w życiu człowieka wierzącego muszą być właściwie poustawiane. Ciągle musimy sobie o tym przypominać, ciągle musimy się weryfikować, czy faktycznie tak jest, że w naszym życiu są właściwie ustawiane priorytety i na co kładziemy większy nacisk w naszym życiu. Musimy w tym zachować jakąś równowagę. Nie wiem, czy dobrym słowem będzie to, co Pan Jezus powiedział, kiedy przyniesiono mu denara. I Pan Jezus w taki niezwykły sposób powiedział, to co cesarskie to oddajcie cesarzowi, ale to co boskie oddajcie Bogu. Czy to jest dobra recepta na życie tu na ziemi? Czy on może stać się dla nas jakimś takim przykładem, że są rzeczy, które są cesarskie, należą do tego świata i są rzeczy, które są Boże, należą do wieczności i naszą mądrością jest zbudowanie pewnej równowagi pomiędzy tymi rzeczami w życiu. Żebyśmy potrafili to umieć rozdzielić. Mądre panny wykupiły czas i dlatego były mądre, ponieważ były wyposażone, zaopatrzone, ponieważ w ich życiu były właściwie ustawione priorytety. Przychodzi czas urlopu. Może tym zakończę przykładem z urlopów. Macie jakieś plany wakacyjne? Wyjeżdżacie gdzieś? To siedzicie w domu, tak? W domu też można urlopować. No i teraz mam pytanie, czy w czasie, kiedy nie pracujemy, nie idziemy do pracy, mamy więcej czasu czy mniej czasu? Tyle samo. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że tu się nic nie zmienia. Mamy dalej tyle samo czasu. Więc znów się wszystko opiera o jedną rzecz. Tyle samo czasu, jak w naszym życiu, co zrobimy, wykorzystamy. I powiem może o sobie, bo nie ładnie mówić o kimś, to powiem o sobie. Kiedy jadę na urlop,
to są rzeczy, które w moim życiu się zmieniają i są rzeczy, które się nie zmieniają. Są rzeczy, które się zmieniają i są rzeczy, które się nie zmieniają. Nie zmienia się w moim życiu to, że dalej dzień zaczynam od spotkania z moim Panem. To się mu już nie zmienia. Zmienia się to, co robię później, ale to się nie zmienia. Zaczynam mój dzień od modlitwy, od przeczytania fragmentu z Biblii, ponieważ to jest moja natura. To jest moje DNA. Jeżeli mi tego braknie, może się zdarzyć taki dzień, że są takie turbulencje, że mi to braknie, to powiem wam, duszę się. Źle mi jest. Nie mogę sobie z tym poradzić. Więc po pewnym czasie, kiedy pewne rzeczy, pewne priorytety w swoim życiu poustawiasz, coś stanie się twoim DNA. Coś stanie się czymś, co jest przynależne do twojej natury. I stanie się czymś normalnym, w czym funkcjonujesz, niezależnie od tego, czy to jest poniedziałek roboczy, czy to jest twój pierwszy dzień urlopu. Pewne rzeczy będą funkcjonować, przynajmniej w tym obszarze, w sposób bardzo, bardzo podobny. I do tego ciebie zachęcam, i do tego siebie zachęcam. Podsumowując, kończąc, zmierzając do końca, Chrystus powróci. Chyba nie kwestionujemy tego, tak? Chrystus powróci. Paruzja w drodze. Druga rzecz, którą chcę wyciągnąć z tego podobieństwa, z tej paraboli, po śmierci już nic nie zmienisz. Nie kupisz, nie pożyczysz. Po śmierci już nic nie zmienisz. Możesz zmienić tu i teraz. Możesz zmienić, dopóki trwa w twoim życiu dzisiaj. Po trzecie, bądźmy mądrymi pannami. Dopisujecie się do tego grona? Chcecie być w tym gronie? Bądźmy mądrymi pannami. Jakie cechy wyróżniają mądre panny? Po pierwsze, mądre panny są znane Jezusowi. Jezus je zna po imieniu. Ale one też znają Jezusa. Po drugie, mądre panny są zaopatrzone, no obfitują w rzeczy Boże, w rzeczy Królestwa. Obfitują, ich życie jest przepełnione, mają życie i to życie w obfitości. Po trzecie, mądre panny zachowują równowagę w swoim życiu pomiędzy tym, co doczesne, a tym, co wieczne. Mają właściwie ustawione priorytety. Moje wezwanie jest takie: Kościele, bądźmy mądrymi pannami. Na tym polega odczuwanie i bycie gotowym na przyjście Chrystusa. Na tym polega. Wtedy chcę powiedzieć, że ten dzień cię nie zaskoczy. Wtedy ten dzień cię nie zaskoczy. Paruzja cię nie zaskoczy, gdy będziesz mądrą panną. Gdy będziesz znał Jezusa, On będzie znał ciebie. Kiedy będziesz miał życie obfite i kiedy będziesz miał właściwie priorytety postawiane w życiu, dzień paruzji ci nie zaskoczy. On będzie wielkim szokiem dla tego świata, a dla nas będzie ocaleniem, ratunkiem i wybawieniem i pięknym dniem i możemy powiedzieć: przyjdź Panie Jezu, przyjdź Panie Jezu. Będzie piękny dzień dla nas. Chciałbym, żebyśmy za chwileczkę się modlili. To Beatka coś zagra, zaśpiewamy pieśń, ale mam takie trzy modlitwy po tym moim rozważaniu.